Witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Hiruzenie Sarutobi. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy są dobrymi ludźmi, a na pewno byliby wspaniałymi Hokage. Hiruzen urodził się długo przed tym, gdy zaczęliśmy przygodę z Naruto i jest on synem Sasuke Sarutobiego, znanego shinobi z Konohagakure. Klan Sarutobi był jednym z pierwszych, który dołączył do nowo powstałej wioski Konohagakure i już wtedy młody Hiruzen zaprzyjaźnił się z jednym członkiem klanu Shimura i mowa oczywiście o Danzo. Hiruzen wraz z Homurą Mitokado i Koharu Utatane zostali przydzieleni do drużyny Tobiramy Senju i już wtedy wykazał się naprawdę niezwykłym talentem, dlatego też otrzymał dodatkowe szkolenie od samego pierwszego Hokage, Hashiramy Senju. Tymczasem Danzo rozpoczął jednostronną rywalizację z Hiruzenem, aby w jakiś sposób go prześcignąć. Następnie mamy dość spory przeskok w czasie, bo aż do pierwszej światowej wojny Shinobi, w której to kilku ważnych ninja, w tym też ówczesny przywódca wioski, Tobirama, zostali zaatakowani. Drugi Hokage doszedł do wniosku, że jeden z nich musi posłużyć jako wabik, ale zanim stwierdził, że to on nim będzie, dał chwilę innym na podjęcie tej decyzji i jako pierwszy zgłosił się Hiruzen, jako że był najsilniejszy z ich grupy i miał największe szanse na przeżycie. Całkiem możliwe, że to ta decyzja miała spory wpływ na to, że to właśnie wtedy został on mianowany na Hokage, choć patrząc na jego całą historię, śmiem twierdzić, że i tak by nim został, jako że wtedy był po prostu najsilniejszy. Czy to była najlepsza decyzja? Moim zdaniem tak. Dlaczego? Po prostu nie znamy z tamtych czasów prawie nikogo, a wybierając pomiędzy nim a Danzo, można śmiało chyba stwierdzić, że to był najlepszy wybór, ale wciąż to był wybór pomiędzy złym, a jeszcze gorszym Hokage, do czego zaraz przejdziemy. Jedną z pierwszych decyzji, która może na moment podejmowania była całkiem okej, to było pozwolenie swojemu przyjacielowi założyć korzeń, czyli specjalną, bardziej surową wersję Anbu pod dowództwem Danzo. I choć mogła to być decyzja na zasadzie na odczepnego, to później Hiruzen przez lata ignorował posunięcia korzenia, które miały opłakany stan, ale o tym trochę później. W każdym razie następnie Hiruzen poślubił Biwako i spłodzili razem syna Asume oraz jeszcze jedno dziecko, które należało do Anbu, ale jego lub jej imienia nawet nie znamy. Mniej więcej w podobnym czasie zaczął również kierować własną drużyną, w której skład wchodził Jiraiya, Orochimaru oraz Tsunade i choć chciał wszystkich traktować równo, tak najbardziej faworyzował geniusza Orochimaru. Już lata później Hiruzen uczestniczył w II i III światowej wojnie Shinobi i postanowił ją zakończyć traktatem pokojowym z Iwagakure, nie żądając żadnej rekompensaty, pomimo tego, że Konoha poniosła znaczne straty. Ta decyzja oburzyła Danzo, a Hiruzen jak to on, niestety postanowił podkulić ogon i uznał, że opuści stanowisko trzeciego Hokage i odda wioskę w ręce czwartego. Początkowo miał nadzieję na to, że jego ulubiony uczeń Orochimaru zastąpi go jako Hokage, ale wydawał mu się nieodpowiedni na to stanowisko, bo za nic w świecie nie chciał przyswoić sobie woli ognia. Czy to była dobra decyzja, to już wiecie lub nie wiecie z mojego filmiku, który robiłem już kiedyś. Ostatecznie dzięki rekomendacji Hiruzena na czwartego Hokage został wybrany oczywiście Minato Namikaze, którego później instruował niejednokrotnie poprzednik. Czwarty Hokage jednak nie zdołał porządzić zbyt długo, bo zginął w obronie wioski, czyli w sumie tak jak w teorii powinien. Podczas ostatnich chwil życia Minato poprosił Hiruzena, aby ten przekonał wioskę, że Naruto to bohater, a nie pojemnik na potwora, ale Hiruzenowi nie udało się tego zrobić, dlatego też ponownie wstąpił na stołek Hokage, aby mieć jakiekolwiek możliwości w próbie ochrony Naruto przed nienawiścią mieszkańców. Również to on zarządził, aby Naruto posiadał nazwisko swojej matki, a nie ojca, aby go w pewien sposób chronić przed wrogami Minato. Swoją drogą świetna ironia, każdy wiedział, że w Naruto zapieczętowany jest dziewięcioogoniasty, ale nikt się nie domyślił, że to syn Minato, który przecież nie ukrywał związku z Kushiną, no ale dobra. Swoją drogą też bym nie powiedział, że bardzo dobrze zajmował się Naruto. Oczywiście mówimy o Hiruzenie, nie Minato. W każdym razie, później zaczął on badać zniknięcia w całej Konosze i w końcu odkrył, że stoi za tym Orochimaru, który eksperymentował na ludziach, aby zdobyć nieśmiertelność. W tamtym momencie Hiruzen powinien był zabić swojego ucznia albo chociaż go w jakiś sposób zatrzymać, ale nie był do tego zdolny, co jest kolejną bardzo złą decyzją jako Hokage.
Ponownie jakiś czas później zaczęto podejrzewać, że członek klanu Uchiha był odpowiedzialny za atak Kyubiego, ponieważ pozwalała mu na to zdolność Sharingana, po czym klan się oburzył i zaczął planować zamach stanu, czego dowiedzieli się od Itachiego. Hiruzen jak to Hiruzen próbował pokojowo załagodzić sytuację, ale negocjacje stały w martwym punkcie i dopiero Danzo wkroczył bez wiedzy Hokage i rozkazał Itachiemu wybić klan Uchiha, o czym Hiruzen dowiedział się dopiero później, gdy właśnie Itachi poinformował o pomyślnym zakończeniu misji. W tym też momencie Itachi poprosił Hiruzena, aby ten zaopiekował się Sasuke, młodszym bratem Itachiego, jako że bardzo kochał brata i nie był w stanie go zabić. Hiruzen się zgodził i od tego momentu pod jego bezpośrednią opieką był i Naruto i Sasuke. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że nie sprawdził się ani trochę w tej roli. W każdym razie po tym, gdy dowiedział się, że Danzo maczał w tym palce, nakazał mu rozwiązanie korzenia, ale Danzo sobie z tego nic nie zrobił. Całą jego historię dostaliśmy dopiero później w najróżniejszych scenach, a w pierwszym Naruto miał dosłownie jedną scenę, w której umarł z ręki swojego ucznia, którego nie zdołał powstrzymać lata wcześniej. Oczywiście jeszcze później został wskrzeszony na wojnie, ale to czysto historia pod względem umiejętności, a nie jakiegoś wkładu w historię, dlatego też podsumujemy sobie trochę życia i decyzje Hiruzena. Trzeci Hokage był mierny z kilku powodów. Po pierwsze, mistyczna wola ognia, która jest ogólnie czymś dobrym, ale jest strasznie naiwna. Wiadomo, że najlepiej by było, gdyby ludzie się kochali, wspierali i tak dalej, no ale tak to po prostu nie działa. Bez restrykcji i silnej ręki ludzie będą robić co chcą i tak właśnie się działo, bo spójrzmy na Danzo i Orochimaru. Drugim argumentem jest właśnie jego olewka na wszystko i przymykanie oka. Milion razy było powiedziane, jaki to Hiruzen nie jest inteligentny, super silny i ogólnie Bóg Shinobi, tymczasem pod jego nocem ciągle działo się coś szemranego i albo o tym wiedział, ale zlewał, albo nie wiedział, co w sumie też pokazuje, jakim Hokage był, skoro nie posiadał takich informacji. No i po trzecie, dobre serduszko. To jest to samo, co w przypadku Hashiramy. Gość jest ogólnie dobrym człowiekiem, chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości, że chciał dla każdego jak najlepiej, ale przez to wszyscy wokoło tak naprawdę cierpieli. Bo przecież w teorii silny, potężny przywódca nie jest w stanie powstrzymać swojego ucznia, przez co ten później atakuje Konohę, zabijając przy tym wiele osób, w tym też swojego mistrza. Co jak co, ale zdaje mi się, że to właśnie dobroć powoduje, że jest on po prostu słabym liderem, który nie potrafi w wielu wypadkach podjąć trudnej decyzji. Przejdźmy teraz do suchych faktów i jego umiejętności. Tak jak już mówiłem, był on nazywany Bogiem Shinobi, z tego też powodu bardzo szybko został Hokage, a według twórców był nawet uważany za najsilniejszego Hokage w historii, choć mi osobiście kłóci się ta wizja z rzeczywistością. Ponadto już jako naprawdę stary dziadziuś, bo miał aż 69 lat, był w stanie pokonać reinkarnowanego Hashiramę i Tobiramę, a nawet zapieczętować dodatkowo ręce Orochimaru, który twierdził, że gdyby jego mistrz był 10 lat młodszy, to z łatwością by go zabił. Co do jego czakry, to było mówione, że ma jej ogromne pokłady, choć na starość jego rezerwy zmniejszyły się drastycznie, co powodowało, że stworzenie więcej niż dwóch klonów było do niego sporym ryzykiem, ale tu przychodzi jego precyzja w kontrolowaniu czakry, ponieważ rekompensował sobie braki czakry jej kontrolą i w ten sposób nadal był w stanie używać potężnych technik z ich pełną mocą. Dokładnie tak samo było z jego sprawnością fizyczną. Był niesamowicie szybki i silny, niestety starość odebrała mu sporą część jego mocy, ale to i tak nie zmienia faktu, że trzeba przyznać mu to, że jako prawie 70-latek radził sobie naprawdę dobrze. Jeśli mówimy o ninjutsu, to tutaj świetnie nadaje się tytuł, którym go niejednokrotnie nazywali, a konkretnie profesor. Odnosi się to do tego, że był on wszechstronny w ninjutsu, opanował wszystkie znane umiejętności i formy sztuki walki i to wszystko na najwyższym poziomie, zarówno pod względem mocy, jak i kontroli. Mało tego, potrafił używać wszystkich technik, jakie kiedykolwiek istniały w Konosze, w tym też wielu technik hidden i dzięki swojej wszechstronnej wiedzy był w stanie niejednokrotnie wydedukować technikę już po samych pieczęciach ręcznych, a to całkiem spora przewaga. Nawet gdy pierwszy raz widział go Dodame, to i tak był w stanie bardzo szybko określić atrybuty i ograniczenia tej techniki. Również był znany z tego, że sam stworzył wiele innowacyjnych technik, tym samym przygotowując się na każdą sytuację, a nawet potrafił używać kilku jutsu jednocześnie, aby uzyskać dużo lepsze efekty. Do tego wszystkiego miał również zdolności sensoryczne.
Hiruzen jest także jedną z niewielu osób, które były w stanie opanować wszystkie 5 podstawowych natur czakry, a do tego również Yin i Yang. Nawet użył ich wszystkich jednocześnie z pomocą swoich klonów podczas Edo Tensei, aby przeciwdziałać technikom wroga. Używał najróżniejszych stylów walki i nie ograniczał się tylko do jednej techniki. Też jako jedyny pokazał umiejętność tworzenia smoka z błota, dzięki czemu mógł z jego pomocą strzelać błotnymi kulami, które dodatkowo można nasycić płomieniami. W ten sposób używał też potężnych strumieni błyskawicy, wody czy wiatru. Również nie możemy zapomnieć o jego przywołańcu, Enmie, który potrafił zmienić się w kij, który był twardy niczym diament. To połączenie było ulubioną bronią Hiruzena i władał nią z wielką wprawą, a nawet z pomocą tego przywołańca był w stanie wypchnąć dziewięcioogoniastego poza wioskę. Nie można również zapomnieć o jego ostatniej technice za życia, czyli Shiki Fujin, dzięki której był w stanie zapieczętować w zasadzie każdego, choć ta technika jest samobójcza, ale i tu znajdzie się rozwiązanie, bo Hiruzen mógł użyć klona, aby poświęcić go zamiast siebie. Z takim wachlarzem umiejętności był on naprawdę ciężkim przeciwnikiem, choć jak to w Naruto bywa, często trzeba pogrzebać, żeby tak naprawdę odkryć prawdziwą siłę niektórych bohaterów, bo często jest to zakopane w dialogach, czy po prostu pomimo siły techniki, nie robiło to takiego wrażenia podczas oglądania. Hiruzen zdecydowanie jest ofiarą tego właśnie narutowego stylu. Podsumowując, chyba nikt nie twierdzi, że Hiruzen jest zły jako człowiek, bo jesteśmy chyba się wszyscy w stanie zgodzić, że nie ma w nim krzty zła, ale właśnie jest coś, przez co jest słabym Hokage, a mianowicie bycie miękkim. Wielokrotnie Danzo mu to zarzucał i w tym wypadku zdecydowanie miał rację, co słusznie nawet sam bohater tego odcinka zauważył. Również przymykał na zbyt wiele oczy, trochę tak to wyglądało, jakby był fanatykiem woli ognia, a jednocześnie olewał całe stanowisko przywódcy wioski. I to by było na tyle. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Naruto, to zapraszam jak co niedzielę o godzinie 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!